Siema, jestem Łukasz, witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki odcinek specjalny, gdyż postanowiłem wyjść na miasto. No i zaraz opowiem, co się stało. Mój kamerzysta miał wypadek, tak, Gasto Polska miał wypadek samochodowy nad morzem. Leży teraz prawdopodobnie w szpitalu, albo gdzieś, na razie nie mam z nim kontaktu. Także postanowiłem wyjść na miasto, zrobić mu taką niespodziankę, akurat wiem, gdzie leży, i zrobię mu taką niespodziankę, że po prostu kupimy mu telefon do kontaktu z nami, kupimy mu telefon, albo po prostu, jak to się mówi, zapierdzielimy mu telefon do kontaktu z nami, bo mój budżet jest ograniczony, jeżeli chodzi o kupno telefonu, ale możemy ukraść ten telefon. Także jedziemy na miasto, zobaczymy, co da się zrobić. Jeszcze mam tutaj zdrabki, których wygrałem bodajże 7,5 miliona euro. Znaczy, tak piszę na zdrabkach, zaraz zobaczymy, czy to okaże się prawdą. No i co, no, jedziemy do tej galerii, zobaczymy, jakie są telefoniki, co można schować, i widzimy się już za chwilę. Pozdrawiam. Tak więc, proszę Państwa, wyjechaliśmy podziemnego parkingu galerii handlowej. Oczywiście, jak zwykle, miejsc nie ma, żeby zaparkować sobie. Nie umieją jeździć. Tragedia. No. To jest tragedia. Jest tyle miejsc na drugim parkingu. Każdy pcha się na ten pierwszy parking, nie wiem, co z tymi Niemcami. No, drugi parking jest pusty, muszę sobie pod same drzwiczki podjechać, a ten pierwszy parking jest tak zajebany, że tak powiem, że no nie możesz sobie, ale tutaj, proszę bardzo, wyjeżdża pan, to wyjeżdżaj, no. No dawaj, 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 no. O ja, no jakaś baba pewnie nie umie nawet wykręcić punciakiem, przecież to jest samochód taki, że... ale co zrobić, jak to Niemcy. Teraz my wbijamy się tu na jej miejsce, parkujemy sobie i będziemy szli. Najpierw chyba pójdziemy odebrać nagrodę główną, czy powinno to być 7,5 miliona. Zdrabka 7,5 miliona. Kiedyś już Wam pokazywałem, jestem u siebie na parkingu. To są moje samochodziki. Widzieliście już. Zdrabki, zdrabki mam tutaj. Kto nam znaczy? 7 zdrapek, czy tam 10 zdrapek, wszystkie wygrały. Że widzimy się za chwilę. No, drodzy Państwo, jesteśmy w Indzie. Zaraz zobaczymy, ile wygrałem w zdrabkach. Także, drodzy widzowie, jestem w galerii. Idę odebrać zdrabki. Zobaczymy za chwilę, ile wygrałem w zdrabkach. To jest Weslotto. Zaraz się dowiem. Ma. Halo. Sicher ist sicher, wenn man noch woanders rein möchte. Ne? Bitte schön. Danke Ihnen. So, das alles. Tschüss. Tschüss. €57,50, nie 7,5 miliony. Nein, nein, nein. Jetzt helfen mit das. Danke. Ciao. No, widzicie? Widzieliście, jak potrafili mnie oszukać normalnie? Powiedzieli, że 7,5 miliona, wypłacimy 7,50 euro. 7,50 euro. Skandal. Jedziemy na dół.
mamy skołować dla gasta telefon, tak? Gdzie tu jest jakiś telefoniczny, no? Nic na to nie poradzę, ale galeria handlowa odwalona. Proszę bardzo, chyba będzie jakaś uczta, zaraz wam pokażę. Zobaczcie sobie, jak ładnie stół przyrządzili. To chyba na moją ucztę albo na powrót gasta, nie? Zobaczymy. Ale po prostu jest super. Dobra, mamy to. Tak więc mamy to, a będziemy wchodzić do sklepu telefonicznego. Nie wiem, gdzie to jest sklep telefoniczny. Może ktoś mi pomoże zaraz. Tu gdzieś powinien być. Doktor Mobile. O, zamknięty, proszę państwa, Doktor Mobile. Zamknięty sklep. Będziemy szukać następnych sklepów. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, to ten szajski tron, który dla mnie wybudowali, to nadal stoi, ale tutaj chyba są ci zarządcy i chyba... Tak, chyba go przebudowują, proszę państwa. Bo tak ładnie jeszcze tu nigdy nie było. Fajnie, przebudowali. Także idziemy dalej, pracują, opieprz dostali, pracują nad przebudowaniem mojego tronu na złoty, bo powiedziałem, że nie będę korzystać. I więc tak, czekajcie, musimy wbić gdzieś tutaj, zobaczymy co na ten telefon. Dobra. Na razie przeczekamy tu, musimy nagrać następną wersję, bo ochrona już na nas się czaiła. Ok, także wychodzimy za chwilę na miasto i widzimy się dalej. Dobra, gościu poszedł, trzeba szybko umknąć. Myślę, że pójdziemy w telefonie, zobaczymy jak to w telefonicznym nam pójdzie. Po prostu muszę zapierdolić telefon. Będziemy tak szli przez całe miasto, ale już mamy to telefoniczne. Nawet widzę, jest po drodze. Zaraz będę nagrywać. Także jesteśmy w telefonicznym, już przy telefonicznym. Zobaczymy, co się tu odwala. Wchodzę do środka. Halo, my brother. Halo. Alles gut? Ja. Der Boss ist hier? Nein, Boris ist in Gladbeck gerade. In Gladbeck gerade? Ach du Scheiße. Andere Werkstatt. Okay. Okay, dann ist okay. Jetzt danke dir, ne? Mittag wieder da, 14 Uhr. 14 Uhr? Ja. Kein Problem, ne? Ja. Dobra, szefa nie ma, bo z pracownikiem to nie ma co gadać. Bo szef to przynajmniej może by się go zapytało, czy dałby nam jakiś telefon. Także idziemy dalej. Idziemy dalej. Zobaczymy. O, tu jest mobile.de. Gdzieś tutaj jest mobile.de. Musimy koniecznie zobaczyć, co uda nam się zajebać, nie? Żeby nie mówić brzydko. Gdzie był ten mobile.de? Poczekaj. Tu był jakiś z telefonami. Tragedia, tak wygląda. Deptak w Dorsten. Ale gdzie tutaj z telefonami jest sklep?
nie jest Vodafone. Zaraz spróbujemy nagrać jakieś telefony w Vodafone. Halo, tak. Ich suche für meine Freundin, meine Freundin ist im Hospital. Und sie wollte nehmen ein Handy. Ich mache. Wie viel? 36 Euro mit 170 Euro bezahlen jetzt, ne? Oder 1 Euro. Ne? Oder 1 Euro. Okay. Das ist 10. Ne? Ist 10. Mhm. So, green. Kennst du mir diese Tarif aufdrucken? Ich gebe zu ihm. Ich habe hier ne Handy vom Mobile. Aber meine Handy hat meine Frau und ich habe per Liter ne Huawei. Von 27 Euro ne monatlich. Ja, ein Huawei-Gerät. Ja, aber das Handy hat dann meine Frau und... Dankeschön, ne? Tschüss! Ja. Dobra. Wychodzimy z mobilem, mamy taryfę. Ale mam coś jeszcze, nie? Tylko pokażę wam, później odejdziemy. Taryfę można wsadzić do kieszeni. Chyba gościu się nie czai, ale jak poszedł drukować tą taryfę i się odwrócił, to zajebałem mu smarturnika. Nie wiem, to jest chyba S9 Plus. Gasta nie będzie narzekał. Czyli zajebaliśmy mu S9 Plus. Idziemy dalej. Uciekamy do auta. Telefonik jest nasz. Mam nadzieję, że się spodoba. Taryfę można podnieść, bo to była przykrywka. Piękna zmyłka. Mamy super telefonik. Także warto było się tu przejść. Tutaj pierwszym się nie udało, drugim się udało, czy nie będzie. Dobry telefon, dobra. Wracam do galerii. Za chwilę się widzimy na pożegnanie. Trzymajcie się, hej. Drodzy widzowie, witam was z powrotem. Także jesteśmy, zdołaliśmy uciec z tamtego miejsca. Także jak to wam powiedzieć? No udało nam się skroić telefonik. Muszę go jeszcze odblokować, bo ma blokadę ekranu. Ale S9 Plus no, chyba gestowi się spodoba. Gościu chyba do tej pory nie zorientował się, kto go okradł. Także to wiadomo, że Niemcy to... Co tu dużo gadać, nie? Niemcy się nie zorientują tak szybko, nie? No i co, no? Chciałbym pozdrowić mojego kolegę, który jest w szpitalu. Może niedługo będziemy go szukać po szpitalach, aż go znajdziemy. Zobaczymy, może będzie taki odcinek, może będzie inny. Na razie planów jest wiele. Oglądajcie mój kanał, subskrybujcie, komentujcie, przede wszystkim dobrze się bawcie, bo tego wymagam od swoich widzów, żeby dobrze się bawili na moim kanale. Pozdrawiamy jeszcze raz Gasta, który nieszczęśliwie miał wypadek samochodowy i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!